początku. Tak. Okej. Okay. Darko Stosić przed debiutem Darko KSW, Stosić, na gali KSW 59 Fight Code. Darko, z racji tego, że ostatnie walki toczyłeś w kategorii półciężkiej, teraz walka z Michałem Podarkiem w kategorii ciężkiej, dlaczego zdecydowałeś się na zmianę i pójście z wagą w górę? Last time I fought in light heavyweight in UFC, but you know, after three losses, I decided to step again in heavyweight. So because I'm undefeated in heavyweight, I have 12 wins and zero losses. So I think this is good for me. Tak, w UFC walczyłem w kategorii ciężkiej, ale przegrałem tam 3 pojedynki z rzędu i uznałem, że po prostu trzeba wrócić do dywizji półciężkiej, bo w UFC walczyłem w półciężkiej, a postanowiłem wrócić do kategorii ciężkiej, ponieważ jestem niepokonany w tej dywizji, mam 12 zwycięstw i 0 porażek, więc uznałem, że po prostu czas wrócić do kategorii ciężkiej. Czy te niepowodzenia w poprzednich pojedynkach były według ciebie związane z tym, że musiałeś ścinać za dużo kilogramów i przez to byłeś zbyt zmęczony w walce? Nie chcę szukać żadnych wymówek, ale po prostu dobrze się czuję w kategorii ciężkiej, dlatego zdecydowałem się wrócić do tej dywizji. I ostatnie pytanko do Darko ode mnie, o tym, że będziesz walczył w KSW, wiemy w zasadzie od kwietnia 2020 roku. Minęło troszkę czasu, na ten debiut czekałeś. Czy jakby czujesz się naładowany przed tym wejściem do klatki i cieszysz się, że to już finalnie to oczekiwanie na walkę się kończy? Finally make your KSW debut. Yeah, I waiting so long for this debut because all situation with the virus corona in the whole world. So this, I think this is my time. I'm in good shape and I have 29 years, so I'm the strongest now. So I will give my best to be KSW champion this year. Yeah. Tak, jestem bardzo podekscytowany tym, że w końcu zawalczę, no bo czekałem bardzo długo, tak jak wspomniałeś, od 2020 roku, było przez pandemię, przez wszystkie problemy na świecie, które miały miejsce, nie mogłem zadebiutować, teraz w końcu zadebiutuję. Mam 29 lat, więc jestem u szczytu swoich możliwości, u szczytu swojej siły i swojego przygotowania, więc nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że do końca 2021 roku będę mistrzem KSW w kategorii ciężkiej. Kiedy dołączyłeś do KSW, wiele mówiło się o tym, że możesz być tym zawodnikiem, który będzie chciał zdetronizować Tomasza Narkuna. Czy ten temat już jest zostawiony? W KSW many thought that you may be the one who will fight with Tomasz Narkun and beat him in the light heavyweight division. So do you think that that can be something that you will look up in the future? No, I don't want to go back in light heavyweight, so I will stay in heavyweight for 100%. My focus is on the field of fights, but Vlodarek is also a great fighter and very strong and aggressive. So I will wait this weekend to see what will happen. No. Nie ma takiego tematu, nie zamierzam wracać do kategorii półciężkiej, zostaję w dywizji ciężkiej i skupiam się na mistrzu tej dywizji, czyli Philu Defrisie, ale pamiętajmy, że Michał Włodarek jest bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo agresywnym, eksplozywnym, więc skupiam się teraz na Sobocie i zobaczymy po tym pojedynku, co się będzie działo dalej. Czujesz jakąś dodatkową presję w związku z tym, że no, oczekiwania są duże, przychodzisz do dużej organizacji, no, zapowiadany jako talent, przyszła gwiazda, no i talent tej bałkańskiej sceny. This division KSW and one of the biggest Balkan stars. Yeah, I don't have pressure. This time, you know, first time I think I'm totally relaxed and I feel great, I'm in good shape, I feel strong, my mind is, you know, it's in focus, so I don't have pressure and I'm happy that I'm part of this big organization like KSW, so I think we have a great future together. Tak szczerze, to właśnie czuję się świetnie, jestem bardzo wyluzowany, spokojny, naładowany, bardzo silny i czuję się znakomicie przed tym debiutem w KSW i wydaje mi się, że czeka nas wielka, wspólna, piękna przyszłość, mnie i organizację w sensie. Obawiasz się warunków fizycznych swoich rywali, bo tak szczerze mówiąc wyglądasz na dość małego wizualnie na kategorię ciężką. You will face a lot bigger guys in KSW. I don't know how Vlodarek looks, you know. I didn't see him, or, you know, yet.
but I know he's aggressive, he loves to fight, he's strong and he go forward, you know, to KO you, you know, he want to you know, to knock out you. So I want to also to kill him, you know, and I think this will be a great fight for the Polish fans. And in general, in heavyweight category, you're not afraid about the size of the elephant? No, no, you know, it's size matters, you know, elephant will be king of the jungle, not lion. Zacznę od końca. Jeśli wielkość miałaby znaczenie, to słoń byłby królem dżungli, a nie lew, więc no to nie ma żadnego znaczenia i no nie obawiam się wielkości moich rywali, tego, czy będą mieli nade mną przewagę warunków fizycznych. Na razie skupiam się na Michale Włodarku. Nie widziałem go jeszcze nigdy osobiście, nie wiem, jakim jest zawodnikiem, jak wygląda jego kubatura, ale no wiem, że jest bardzo agresywny, eksplozywny, że idzie mocno do przodu i będzie chciał zrobić wszystko, żeby urwać mi głowę i mnie zamordować, w cudzysłowie, w tej klatce, ale ja też jestem na to wszystko gotowy i sam będę chciał mu urwać głowę. No właśnie, jak zneutralizować tę eksplozywność, agresję Michała Włodarka? I'm also explosive and aggressive, so, you know, we will collapse, you know, two guys, you know, he's explosive, I'm explosive, he's aggressive, I'm aggressive, so because of that I say that will be a good fight. On jest agresywny, ja jestem agresywny, on jest eksplozywny, ja jestem eksplozywny, więc to raczej będzie zderzenie po prostu tych dwóch wielkich sił, tych dwóch mocy w klatce i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli mamy czekać na knockout. So we should expect first round knockout. I don't like decision, you know. So nie lubię you decyzji. Your answer. Nie lubię decyzji, więc no myślę, że masz swoją odpowiedź. A to jeszcze wrócę do tej wagi, no bo tak wizualnie Darko nie wygląda na zawodnika dużego w kategorii ciężkiej, tak około pewnie 100 kilo. Ile wignie się do klatki w sobotę? On waves and then on fight. Yeah, I'm not big, but I'm fast and I will have 105 kilos. Nie jestem duży, ale jestem szybki, wniosę około 105 kilogramów do klatki. Denerwujesz się o te pytania? Uwaga? Are you angry about these questions? No, this is a part of the business, so... You know. Nie denerwują mnie te pytania, to jest część tego biznesu, więc śmiało. To co, jeszcze jedno? Okay, that's all? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.